trenerze, wracamy, ale mimo wszystko nie w takim trybie, na pewno jakim byśmy sobie życzyli, no bo będą treningi, Gwardia, można powiedzieć, wraca do gry, ale mimo wszystko nadal będzie się trzymała tych wszystkich obostrzeń, które nas obowiązują. Tak, treningi są właśnie tak zaprojektowane, że tak powiem, zaprogramowane, oczywiście uwzględniając te wszystkie obostrzenia. No i co, bierzemy się do pracy, wróciliśmy do Opola, także na pewno wykorzystamy dobrze ten czas i go solidnie przepracujemy. Dużo czasu w domu, już wiadomo, nie ma co z tym czasem zrobić i są te treningi, ale zawsze tutaj w Opolu jest czas, żeby spędzić z drużyną i na pewno, przynajmniej ja, bardzo cieszę się, że wracamy do treningów. Ciężko jest samemu utrzymać kondycję i robić inne rzeczy, a tak to z drużyną jest o wiele lepiej. Bardzo się cieszę, ponieważ jednak ta kwarantanna to nie jest za miła rzecz, a musimy trenować i doprowadzić się do jeszcze lepszej formy. Chłopacy są uśmiechnięci, zadowoleni, mimo oczywiście tego, że już teraz tak naprawdę na początku maja zaczynają, możemy to nazwać, okres przygotowawczy do nowego sezonu, ale są uśmiechnięci i dawno się nie widzieli. Bardzo, bardzo się stęskniłem, ponieważ długo ich nie widziałem, a jednak to są moi znajomi i no, było tęskno. Okres przygotowawczy szykuje się chyba najdłuższy w twoim życiu, no bo od maja do nowego sezonu to jeszcze się nie zdarzało nikomu przygotowywać. Jak się na to zapatrujesz? Mam nadzieję, że on nie będzie aż taki długi, ale to zaraz się okaże, jaki trener ma plan i zobaczymy. No na pewno on będzie bardzo długi, ale zobaczymy z jakim skutkiem. Na pewno jest to nowe doświadczenie dla nas, dla zawodników i będziemy dbali o to, żeby każdy w dobrej kondycji psychicznej, bo to naprawdę będzie wiele, wiele tygodni funkcjonował i żeby były tego efekty.